Profesor Alicja Chybicka ogłosiła chęć kandydowania w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Wrocławia. Zapytaliśmy wrocławian, co sądzą o tej kandydatce. Nie znam tej pani, ale... Mi to nic nie mówi. Nie mam pojęcia, co to za pani, nie spotkałem się z tym nazwiskiem. Wydaje mi się, że jeżeli kandyduje, to chyba popełnia pomyłkę, ponieważ uważam, że gospodarzem miasta to powinien być ekonomista, prawnik, znający te zagadnienia Unii Europejskiej. A niestety pani profesor, onkolog, przy całym szacunku, bardzo ją szanuję, bardzo lubię, uważam, że to nie jest do końca trafiona, to jest dla mnie polityczna ino kandydatura. Myślę, że bardzo dobry wybór, także myślę, że pani nadałaby się na to stanowisko jak najbardziej. Powinna działać w swojej klinice, jak działa do tej pory i nie powinna kandydować, bo mi się wydaje, że to już kobieta już zasłużona dla lecznictwa polskiego, i tam powinna być na swoim miejscu, a nie na starość iść na prezydenta. To powinien być człowiek młody, energiczny, który ma jakieś poglądy, jakieś widoki na przyszłość miasta. Musiałbym jakiś program słyszeć, dowiedzieć się, czego chce dla Wrocławia. Także to nie jest takie proste. Samo nazwisko w jednej dziedzinie może być dobre, a w drugiej no, nie wystarczy. Ani Chybicka, ani... Niech pilnuje tego, co jest naprawdę jej wskazane od lat i czego potrzebują ciężko chore małe dzieci, a politykę niech zostawi na bok.